Wszystko zaczęło się od zgłoszenia kradzieży pojazdu. Z relacji zgłaszającego wynikało, że do zniknięcia samochodu doszło nad ranem, po tym jak wrócił po nocnej zmianie i tak jak zwykle zostawił swój pojazd na przydomowym parkingu. Odzyskanie samochodu, jak i też ustalenie sprawców nie trwało zbyt długo. Funkcjonariusze po zebraniu niezbędnego materiału dowodowego na miejscu zdarzenia zatrzymali 42-letniego polkowiczanina, który notabene tego czynu dopuścił się w momencie, kiedy ciążył na nim sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Szybko okazało się też, że zatrzymany mężczyzna nie był jedyną osobą zamieszaną w tę sprawę. Chwilę później w tej sprawie wpadł 30-latek, który dopuścił się tego przestępstwa w warunkach recydywy. Funkcjonariusze naturalnie odzyskali skradziony pojazd niemieckiego producenta, a technicy kryminalistyki po zebraniu z jego wnętrza śladów kryminalistycznych oddali go w ręce prawowitego właściciela. Śledczy po przeanalizowaniu całego materiału przedstawili podejrzanym zarzut kradzieży, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast z uwagi na kryminalną przeszłość 30-letniego podejrzanego, akurat w jego wypadku w grę wchodzi nawet 7,5 roku pobytu w więzieniu.